Adam Woronowicz, moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiele dobrych życzeń, dobrych słów ze sceny podczas 19. Sympozjum Dar Życia, które odbyło się w Skierniewicach. Zanim jednak przejdziemy do samego sympozjum, chciałabym się trochę skupić na słowach i na słowie, bo to też było tematem sympozjum i myślę, że mnie, ale też i naszych słuchaczy bardzo interesuje, jak jest z tymi słowami w Pana życiu. Czy to słowo, czyli Pismo Święte, słowo Pana Boga jest ważne, ale i też te słowa, które pojawiają się na planach filmowych, w codziennym życiu, bo tego jest naprawdę bardzo dużo wokół nas. Normalne, no oczywiście, mamy strefę sakrum i profanum. No tak, no funkcjonujemy w przestrzeni słowa, na szczęście ciągle jeszcze one są wypowiadane, chociaż z tym mówieniem, rozmawianiem ze sobą nie jest najlepiej, często i gęsto. Natomiast tak, jako aktor, no rozpiętość, proszę pani, rzeczy od, nie wiem, czytanie pasji Wielki Piątek do grania różnych innych rzeczy albo na przykład reklamy piwa, to jest gigantyczna, jak to pomieścić, nie wiem. I to jest słowo, nie? I to jest mój zawód, tak na dobrą sprawę. Bardzo, bardzo to jest istotna. Uświadomiłem sobie w sumie ostatnio, niedawno zupełnie, że to, co umiem robić, to w zasadzie w miarę oczywiście interpretować i czytać i wypowiadać słowa. I tylko tyle umiem, nic innego nie umiem. Zadałam to pytanie, ponieważ to nie jest tak, że boom na Adama Woronowicza i na jego głoszenie, na jego świadectwa zaczęło się w momencie, kiedy zagrał pan rolę księdza Popiełuszki. Odnoszę wrażenie, może mylne, że to było już dużo wcześniej, bo nawet słuchając pana wypowiedzi, to nie jest tak, że stałem się wierzącym katolikiem głoszącym w momencie, kiedy zagrałem Maksymiliana Kolbę albo księdza Jerzego Popiełuszkę. Tak istotnie było, rzeczywiście nie mogę powiedzieć, chociaż chciałbym, bo to by było pewnie bardzo fajne, że byłem ateistą i niewierzącym i strasznym draniem, a zagrałem Popiełuszkę. Teoretycznie nie doszło do żadnego nawrócenia, chociaż byłem draniem i jestem ciągle draniem, więc nie uważam się za osobę jakąś, nie wiem, wyjątkową, jakąś świętą i tak dalej. Wydaje mi się, że jestem takim samym człowiekiem jak każdy, z jego pytaniami o to wszystko i jakimiś swoimi momentami wzlotów i upadków. Ale fakt jest taki, że religia, że może powiedzieć, że ta przestrzeń wiary, a może powiem inaczej, ostatnio właśnie usłyszałem w katechizmie Kościoła katolickiego, zupełnie to mnie zamurowało. Pierwsze zdanie, czym jest wiara, to jest osobista relacja z Bogiem. Wow, pomyślałem sobie, kurna, no to jestem w domu, to fajnie. No właśnie o tej osobistej relacji, że to zawsze było dla mnie ważne, żeby mieć tą osobistą relację. I często jak gonię dzieci do kościoła, to zapominam o jednej rzeczy, moje dzieci, żeby nie było, że to jest związane tylko i wyłącznie z osobistą relacją z nim, bo kiedyś rodzice też mnie gonili do kościoła, ja nie zawsze tam zachodziłem, ale w momencie, w którym zbudowałem tą relację, w którym go odkryłem, że to jest rzeczywiście ktoś realny i prawdziwy, to się zmieniło. Więc to jest zawsze podstawa, osobista relacja, taka prawdziwa. Bo jak będziemy tylko w sferze jakichś poglądów, teorii, to przegramy. W kontekście tych słów, bo to też wydaje mi się wymaga bardzo dużej odwagi, żeby będąc artystą, będąc aktorem, myślę, mogę tak powiedzieć kompletnym, grając kogo tylko przyjdzie na myśl i kogo poczujemy w sobie, staje pan na scenie i mówi do ludzi, tu na sympozjum do ludzi wierzących, więc może jest trochę łatwiej, ale to świadectwo nie jest głoszone tylko w momencie, kiedy mamy wydarzenie religijne, bo ono trwa cały czas. To świadectwo trwa też wtedy, kiedy przychodzi zagrać rolę zbrodniarza i to świadectwo przychodzi też, kiedy trzeba stanąć z kolegą z planu, który deklaruje się, że on z Panem Bogiem to w ogóle nic wspólnego nie ma. Jest pan człowiekiem odważnym? Wie pani, co to się okaże, czy ja jestem człowiekiem odważnym? Bo to teraz co możemy gadać, że jestem odważny, to się okaże, nie? Myślę, że to nie jest tak, że człowiek jest odważny, trochę tak jak Piotr w Wieczerniku, który powiedział, że w ogóle jak coś będzie, to zaraz mam tutaj miecz. I rzeczywiście tak było, rzeczywiście obciął to ucho temu słudze jednemu, na imię mają Malchos. Tak było, rzeczywiście, ale potem uciekł i potem się jeszcze zaparł, więc ja bym tutaj z tą odwagą... Czasem jest tak rzeczywiście, że ta odwaga jest nam dana, albo jakby to powiedzieć, czasem mam wrażenie, że po prostu ci ludzie nie mogą zostawić ludzi. O, i to jest tyle i aż tyle. Albo czasem jest tak, że a może w życiu tego ojca Maksymiliana Kolbe to ten jeden gest wyjścia wtedy i zdecydowanie się na śmierć za kogoś, to jest to, do czego on się przygotowywał całe swoje życie, nie wiedząc o tym. Więc nie wiem, nie mam pojęcia, ale na takie pytania pani nie odpowiem, więc... To, co tu się teraz dzieje, kościoły tutaj przeżywamy, że może jest jakieś mało powołanie, to bzdury, to
zupełnie jest, oczywiście jest jakiś może wszyscy głośno i mówią o jakimś kryzysie, o spadku powołań i tak dalej, tak, jasne, ale kościoły, nie wiem, tak jak na całym świecie, w różnych miejscach świata nie są podpalane, niszczone, chrześcijanie w naszym kraju nie są mordowani, zabijani, więc naprawdę o tych prześladowaniach bym nie przesadzał, nie przesadzałbym tym słowem, naprawdę bym nie przesadzał w Polsce. To, że jakby zdarzają się jakieś takie ostre wypowiedzi, będą się zdarzały, oczywiście, ale one się zawsze zdarzały, za życia Jezusa też się zdarzały, oni mówią, że go szatan opętał, nie? Także naprawdę, wszystko jest dobrze, naprawdę. A najważniejsza jest, mi się wydaje, nasza postawa w tym wszystkim, żebyśmy po prostu my trwali i my odkrywali to, że On jest Bogiem, który zbawia, który jest realnym, który może to moje życie, że może jest jedynym, który w ogóle we mnie wierzy. Nie, że ja w Niego wierzę, tylko że On we mnie wierzy. Jedynym, który we mnie wierzy. Wbrew wszystkiemu. To też pięknie wybrzmiewa na plakacie 19 Sympozjum Dar Życia, bo to Jezus wybiera nas, a nie my wybieramy Jezusa. I to też często ksiądz Grzegorz Gołąb podkreśla, organizator całego tego wydarzenia. Muszę też zapytać o odczucia tutaj właśnie w Skierniewicach, bo głosi Pan w wielu miejscach. Ja nie boję się używać słowa głosi, bo wydaje mi się, że mogę tak powiedzieć jawnie i przypisać to, bo to nie jest wyjście aktora na scenę i zagranie pewnej roli, teraz zagram Wam ewangelizatora, tylko z jakiejś w jakiś sposób to płynie z Pana serca. No, chyba, że to już jest naprawdę aż tak wysoki, już najwyższy poziom aktorstwa, że ja uwierzyłam w to, że to jest szczere. Więc wydaje mi się, że jednak jest to szczere, to płynie z serca. Więc jak tu w Skierniewicach? Jak w ogóle też zapatrywanie się na takie wydarzenia jak Sympozjum Dar Życia? Nie, no super. Ja nie jestem głosicielem i nie jeżdżę. To może tak od razu powiem, że ja nie jeżdżę po Polsce z prelekcjami. Jakby to nie jest moje główne. Bardzo rzadko to robię. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że takim moim podstawowym zawodem, jakby takim, no, można powiedzieć, nie wiem, apostoł Paweł umiał robić namioty i tym się zajmował, więc jak nie był na utrzymaniu gminy i prosił o to, żeby nie być na utrzymaniu gminy, więc pracował fizycznie, to jest bardzo fajne. Więc ja jestem, nie jestem głosicielem, a rzeczywiście, jeżeli chodzi o to świadectwo, to niestety nie można tego udać. To znaczy, no takim sprawdzianem, myślę, jest to, jak reaguje serce drugiego człowieka, który słucha. No bo można mówić ładne rzeczy, można się ich nauczyć, można to ładnie skomponować, wszystko i tak dalej, ale jeżeli to nie wchodzi tam do serca tego człowieka, jeżeli to się nie da tego zagrać. To jeżeli to jest nieautentyczne, to nie ma co wchodzić. Proszę mi wierzyć, też to przeżyłem. I nie poczuwam się do tego, żeby, nie wiem, głosić konferencje jakieś teologiczne i tak dalej, bo nie mam wiedzy na ten temat. Znaczy jakąś tam mam, ale ona jest taka wiedza pod tytułem jak rozpalić ognisko, taka harcerska, nie wiem, finkę gdzie trzymać, czy tam jak pasek zapiąć. No taka wiedza jest, nie? Natomiast to, co mogę mówić i to, co powinienem mówić, to tylko jako świadek, czyli ktoś, co rzeczywiście coś przeżył. I w sumie to chyba do tego zmierza, że jeżeli gdzieś spotkałem coś autentycznego, czy coś przeżyłem, to tylko z tym się dzielę. I widzę, że to dotyka ludzi, bo to jest prawdziwe, czyli każdy z nas, jak tutaj występuje, coś w czym jest, co przeżywa, tym się dzieli. I wydaje mi się, że tak powinno być. Dzielę się tym, co przeżyłem.